Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dostałem ciekawe zapytanie od internauty, który podobnie jak ja jest koło 50 i martwi się pogarszającym się wzrokiem. Czy to jest jakaś sprawa naturalna? Natomiast w jego przypadku jest to o tyle ważne, że jest alpinistą przemysłowym i boi się niedopuszczenia do prac tak zwanych wysokościowych. Witam, od kilku lat jestem alpinistą przemysłowym, mam obecnie 49 lat. W ubiegłym tygodniu przeszedłem badania wysokościowe, a przy okazji okazało się, że mój wzrok nie jest taki świetny. Lewe oko ma problem z odczytaniem dwóch ostatnich linii jak na tablicy i widzenie trójwymiarowych obrazów nie jest już takie dobre. W końcu wszystko odczytałem, ale wymagało to wyjątkowego skupienia. Czy to znak, że powinienem się starać o soczewkę dla tego oka? Okulista na to pytanie, kiedy to powinienem zrobić, odpowiedział, że będę wiedział. Mam rozumieć, że dopiero wtedy, kiedy zacznie mi to przeszkadzać. Pozdrawiam, Paweł. Także cieszę się, że tutaj internauta się martwi o jego wzrok. No niestety, jak się już ten wzrok utraci, to dopiero wtedy się jego docenia. Natomiast, no niestety, u pań czy panów już po 40 robi się coś innego. Robi się tak zwana starszowzroczność, fachowe określenie presbiopia, i co nagle się okazuje, że brakuje tych rąk do czytania, prawda? Czyli soczewka się zwęża. I niestety okulary, które nosiłeś na co dzień, już niestety no, nie dają rady przy czytaniu. Ja na przykład mam dwie pary i jedną sobie tylko używam do czytania, a drugą używam do patrzenia czy dojeżdżenia pojazdem. I jakie jest sensowne rozwiązanie w tym przypadku? Wprawdzie obniżenie o dwie linijki na tablicy do badania wzroku to naprawdę nie jest dużo, ale powiedzmy, no, wybrałbym się do okulisty, sprawdził, czy już nie wymagam tych okularów do tak zwanego czytania, sprawdziłbym, jak się przedstawia sprawa do widzenia do dali, prawda? Raczej wątpię, czy tutaj będzie coś potrzebne, czy okulary będą potrzebne, czy soczewka tam na jakieś tam 0,25 dioptrii ma sens. Natomiast mówię, okulary do czytania koło 50, no jak mi są potrzebne, to jestem przekonany, że internaucie też jest potrzebne. Natomiast tak czy owak chodziłbym do tego okulisty co rok, co dwa, prawda? No niestety wzrok się zmienia, no i z tego widać, że na jednym oku, na tym lewym u internauty poszedł troszeczkę szybciej, ta ostrość wzroku osłabiła się szybciej niż na drugim oku, a pewna nieznaczna różnowzroczność powoduje to, że być może no, widzenie stereoskopowe jest troszeczkę zachwiane. No, skoro jednak ten internauta to zobaczył te figurki, to może nie jest tak źle, ale mówię, dbaj o swój wzrok, szczególnie jak jesteś kierowcą zawodowym, jak pracujesz na wysokości, a nawet jak jesteś zwykłym człowiekiem, to po 40, a po 50 szczególnie, no to już po prostu nic nie idzie ci ku lepszemu. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jeżeli masz coś do powiedzenia na ten temat, jeżeli masz do zachwalenia swojego okulistę, jeżeli masz do zachwalenia swojego optometrystę, zachęcam cię do zrobienia poprzez komentarze. Ja tak szczerze mówiąc od pewnego czasu okulary robię tylko w sieciach handlowych, no zapomniałem jak ta moja sieć się nazywa, znaczy nie tyle sieć się nazywa, co ta sieć okularowa się nazywa, ale miłe panie optometrystki biorą mnie gdzieś na jakieś tam 40 parę minut na badanie wzroku i są w stanie te okulary dobrać. Z reguły cena oprawek jest tak wysoka, że drugą parę masz za darmo lub za niewielkie pieniądze, żebyś tylko chciał te okulary sobie u nich zrobić. Także jeszcze raz żegnam i jeszcze raz zachęcam cię do okresowego badania wzroku. Na pewno ci to nie zaszkodzi.